No ale dobrze, wbijamy w rozdział czwarty. Mam 40 punktów do wydania. A i Riordan jest do zabicia. Do pogadania. Idziemy do Riordana i Kronosa. Nagroda. Saturas powiedział, że masz dla mnie nagrodę. O, potki. A, chodź, chodź. Nasz przywódca opowiedział mi o twoich bohaterskich czynach. Cały nasz obóz, ach co ja mówię, cała kolonia powinna ci być dozgonnie wdzięczna. Przyjmij tę skromną nagrodę w uznaniu twoich zasług. Dzięki. I co dostałem? O, ale potek na leczenie mam teraz. No i gij, to to chodzi. Wypij potek, który ci dał, a co one dają? To są na stałe bonusy? Tak? O kurde. Siła plus 3. Zręczność i siła po plus 4. Yo. No i super. I bonus do zręczności to też? Yo. Max mana plus 10. Yo. Okej. Okay. Teraz tak, idziemy do starego obozu. Do niego TPK nie mam, nie? Żadnego. Cześć, Li. Kiedyś wiodłem całkiem inne życie. Jakie? Byłem jednym z najlepszych generałów tego królestwa. O, całe życie spędziłem broniąc ojczyzny przed wrogiem. Ale szlachta patrzyła na mnie niechętnie, bo król wysoko cenił sobie moje rady. Te łotry wiedziały, że mogę pokrzyżować ich plany. Byłem zbyt pewny siebie i nie zauważyłem sideł, które na mnie zastawili. Aby mnie usunąć, posłużyli się królewską żoną. Posądzono mnie o jej zamordowanie. O nie. Robar nie miał innego wyboru. Od szubienicy uratowało mnie tylko wiele lat przykładnej służby. W ten sposób trafiłem tutaj. Ale pewnego dnia odzyskam wolność, a wtedy nadejdzie czas zemsty. Oho. Zemszczę się. Dobra, ty... Ale to jest jakiś badass. Jesteś szefem najemników, tak? Zgadza się, chłopcze. A czym się zajmuje najemnik? Czym zajmuje się najemnik w służbie magów? To proste. Pilnuje rudy i broni magów. Od czasu do czasu magowie zlecają nam jakieś zadania specjalne. Okej. Okay. Mogę... Mogę przejść, już. Zemsta Li to chyba jeden z najlepszych wątków w całym lore Gothica, ale to się jakoś tam rozciąga na inne części też, czy to jest tylko w tej? To się ciągnie przez trzy części. O, to tego nie wyeksplorujemy na pewno. Tego wątku nie sprawdzimy. Cześć. Zdrajco i pomyśleć, że uważaliśmy cię za jednego z nas. Co? O czym ty do diabła mówisz, Fletcher? Zadajesz się z tymi bandziorami z nowego obozu, a może nie? Zaczekaj. Hagrid. Myślałeś, że się nie domyślimy, co? Co? Hagrid. Ej, postradałeś zmysły? Ja? Ależ skąd? Za to ty za chwilę stracisz głowę, kolego. Ale żądam sądu. Gin, zdrajco! Co jest? Co jest? Kurwa, mać! Pomóż mi. Milton. Dziękuję. Wracaj, tchórzu! Co on robi? Dostałem ze strzały niewidzialnej. Ej, ale czemu ja niby jestem zdrajcą, jak w sumie dostałem misję robienia zwiadów z innych... O co chodzi? Idę do Miltena zagadać, może powiem mu, ej, pomóż mi. Ty, ale to czemu magowie są po mojej stronie? Cześć, Milton. Witaj. Oni nie żyją. Wszyscy zginęli. Nie mogłem im pomóc. Nie żyją, wszyscy byłem nie żyją. Za daleko. Ja... Uspokój się, Miltenie. Co się stało? Wymordowali magów ognia. Co? Wszystkich, oprócz mnie. O Ale nawet ja otarłem się o śmierć. Lepiej opowiedz mi wszystko po kolei, od samego początku. Co? Już dobrze, uspokój się, przyjacielu. Wszystko zaczęło się od zawalenia starej kopalni. Jak się zawalenia starej kopalni. Przecież mnie chwilę nie tak, było. To działo się tak szybko. Nikt nie zdołał się wydostać. Strażnicy zablokowali wejście do kopalni. Spotkałem Gorna. Naprawdę? Gdzie? W ruinach klasztoru, nad morzem. Bawiliśmy się w poszukiwaczy skarbów. Zapewne nie omieszka mi o tym opowiedzieć podczas naszego następnego spotkania. Lester i ja rozejrzeliśmy się trochę po fortecy w górach. Tak, słyszałem. Wygląda na to, że można ci zaufać. Gdzie wasza czwórka zwykła się spotykać? Ach, tu i tam. Spotykamy się w najróżniejszych miejscach. Jak do tego doszło? Nie wiem. Mam pojęcia. Kilku kopaczy stojących przy wejściu mówiło coś o potężnym wstrząsie i wielkiej chmurze pyłu z tunelu. Byłeś tam, kiedy to się stało? Tak. Stąd wiem o zawaleniu się kopalni. Mówiłeś coś o magach ognia. Wiem tylko, że wszyscy zostali zabici przez magnatów tuż po zawaleniu się starej kopalni. Ale czemu? Kiedy wróciłem z naszej wyprawy pod kamienny krąg, strażnicy przy bramie rzucili się na mnie bez ostrzeżenia, bo nie ma magów. Zdrajca i spiskowiec. Ledwie uszedłem z życiem. Do mnie też. Przed chwilą. W poprzednim życiu. Dlaczego magnaci mieliby wymordować magów?
to bez sensu. Wiem, ale nie miałem czasu, żeby zapytać strażników. Zaatakowali mnie natychmiast. Wiem! Może Diego będzie wiedział więcej. Śniąc ich opętał! Był w obozie, kiedy rozegrała się ta tragedia. Powinieneś się ukryć. Powinieneś się ukryć. Najlepiej daleko stąd. Nie, Diego kazał mi pilnować drugiego wejścia do obozu. Mamy ostrzegać naszych przyjaciół przed niebezpieczeństwem. Proszę, porozmawiaj z Diego. Diego? Dobra, gdzie znajdę Diego? Gdzie znajdę Diego? Ukrywa się po drugiej stronie obozu, w pobliżu tylnej bramy. Jasne. Musisz z nim koniecznie porozmawiać. Do zobaczenia! Taki wesoły? Druga strona, tak? No dobra. Diego. O kurwa. Diego. Gdzie jesteś, Diego? O, tu jesteś. Cześć. Hej, bądź cicho. Dobra. Cześć, Diego. Rozmawiałem już z Mildenem po przeciwnej stronie obozu. Dobrze. Zatem wiesz już, co się stało. Nie wiem. A słyszałeś o planowanym ataku na wolną kopalnię? Jaką wolną kopalnię? Jak mogło dojść do zawalenia się kopalni? Jeden z kopaczy, któremu udało się uratować, powiedział, że kopiąc na najniższym poziomie, trafili na podziemną rzekę. Rzeka! Woda wdarła się do szybów, popękały podpory i runęła cała górna część. Ola Boga! Tylko garstce ludzi udało się wydostać na powierzchnię. Tragedia. Górnicy uwięzieni. Kto to słyszał? O, tak jest zawsze. Co się stało z magami ognia? To długa historia. Opowiadaj, to nie pierwsza długa historia, której musiałem wysłuchać. No dobra. Na szczęście byłem właśnie w siedzibie magnatów, kiedy dotarły do nich wieści o zawaleniu się kopalni. Kiedy Gomez dowiedział się o wypadku, oszalał z wściekłości. Oho. Wcale mu się nie dziwię. Jego autorytet mógł runąć w każdej chwili razem z kopalnią. Gomez w szoku. Jasne. Kto kontroluje rudę, kontroluje całą kolonię. No właśnie. Przecież bez stałego napływu rudy handel ze światem zewnętrznym padnie raz dwa. Jeśli Gomez nie znajdzie szybko nowego źródła dochodu, ludzie przestaną go słuchać. I dlatego postanowił najechać wolną kopalnię? Cóż, obiektywnie rzecz biorąc, to jedyna szansa Gomeza na zachowanie władzy. 2 godziny temu 2 tuziny strażników wyruszyły w kierunku wolnej kopalni. O proszę. To szaleństwo. Muszę uprzedzić nowy obóz. W takim razie lepiej się pośpiesz. Te emocje w głosie, strażnicy, nie? Strażnicy są już pewnie niedaleko wolnej kopalni. Ale przecież nie przedrą się tak łatwo przez obronne fortyfikacje nowego obozu. Wcale nie muszą się przez nie przedzierać. Kilka miesięcy temu znaleźliśmy ścieżkę, która prowadzi przez góry wprost do wolnej kopalni. Co ty dajesz? Nikt inny nie wie o jej istnieniu. O kurde. Widziałem strażników pilnujących zamkniętych bram. Trzymaj się z dala od nich. Zaatakują każdego, kto spróbuje dostać się do obozu. No dobra. Obawiają się odwetu za napad na wolną kopalnię. Oj, oj, oj. Ale co stało się z magami ognia? Koristo i jego towarzysze byli jedynymi ludźmi w obozie, którzy zachowali zimną krew. Zabronili przeprowadzenia ataku i domagali się pertraktacji z pozostałymi obozami. Zabronili Gomezowi przeprowadzenia ataku na wolną kopalnię? No właśnie. Koristo i jego ludzie byli zbyt zadufani w sobie. Gomez przestał im ufać i kazał ich zdradziecko zamordować. I co teraz zamierzacie zrobić? To znaczy ty i Milton? Zostaniemy tu jeszcze przez jakiś czas. Będziemy ostrzegali innych przyjaciół, żeby nie wpadli w łapy strażników. Ale mógłbyś coś dla nas zrobić. No? Nie ma sprawy. O co chodzi? Znajdź Lestera i Gorna. Muszą się dowiedzieć o tym, co się tutaj wydarzyło. Powiedz im, że spotkamy się we czwórkę tam, gdzie zwykle. Jeśli Dobra. Znajdę ich przed tobą, przekażę im ostrzeżenie i wezwanie na spotkanie. Dzięki, przyjacielu. Widzę, że równy z ciebie gość. No pewnie, Diego. Trzymaj się. No dobra, to ten. Ale kurde, teraz... Jezu. Spotkanie. Lester i Gorn. Okej. Okay. Pomoc magów ognia. No teraz to już lepiej. Do Satorasa. No dobrze. To tepek do bagienek, nie? Lester, są wielkie problemy. Lester jest w fortecy. Jakiej fortecy? W wieży z harpiami? O nie, no ale jak tam pójść? Dzień dobry! Cześć, Lester. Cześć, cześć, cześć. Sprawa jest! Zbudź się! No to ty się zbudź! Jak się masz? Hej! Jak się masz? Stara kopalnia została zalana przez podziemną rzekę. I co z tego? Wszyscy magowie ognia zginęli. Gomez kazał ich jak się zamordować. Masz, wszyscy nie żyją. Niełatwo będzie to teraz odkręcić. Spotkałem Diego i Miltena przed starym obozem. Chcę się z tobą spotkać, tam gdzie zawsze. Najwyższy czas! I co teraz? Zostanę tutaj, żeby przejrzeć stare księgi.
Nie rozumiem. Mistrz Iberion zwykł mawiać: uczeń próbuje przesuwać przedmioty rękami i nogami. No. Mistrz porusza je siłą swego ducha. Dalej nie rozumiem. Dobrze, dobrze. Zrozumiałem aluzję. Uważaj na siebie. Dobra, dziękuję. Lester, ty jesteś tak dziwny. Dalszą drogę. Niech śniący macie w swojej opiece. Oby nie właśnie, oby nie. Dobra, do nowego obozu. Do nowego obozu. Teleportacja do magów wody. Dzień dobry, Ogorn. Cieszę się, że wróciłeś. Stało się coś strasznego. No stało. Niech zgadnę. Wolna kopalnia została zaatakowana przez strażników ze starego obozu, którzy niespodziewanie wyrośli jak spod ziemi. Zaraz. Jak? Ależ oczywiście. Dowiedziałeś się o tym w starym obozie. Nie, ja to zorganizowałem. Gorn zjawił się tutaj tuż przed tobą. Co mogło skłonić Gomeza do podjęcia tak drastycznych działań? Przecież musiał zdawać sobie Gomezowi sprawę, odwaliło. Że ten napad stanowi wypowiedzenie wojny. Gomez został opętany. Wymordował wszystkich magów ognia. Gomez wymordował wszystkich magów ognia. Wymordował? Na Beliara? Czemu miałby zrobić coś takiego? Pewnie nie chce, żeby zniszczyć strefę. Magowie na wolną kopalnię, a tym samym stanęli Gomezowi na drodze. Zatem jesteśmy zgubieni. O nie. Bez pomocy pozostałych 6 magów nie uda się nam zapanować nad energią wyzwoloną podczas detonacji kopca. Zizi. Mimo wszystko dziękuję ci za dostarczenie tych przykrych wieści. Wróg już nas nie zaskoczy. Stara kopalnia została zalana przez podziemną rzekę. Zalana? Naturalnie. Teraz zaczynam rozumieć. Gomez został przyparty do muru. Jest teraz jeszcze groźniejszy niż kiedyś. Nie ma nic do stracenia, więc stał się całkowicie stara nieobliczalny. Stara kopalnia zalana. Twoja stara zalana. Nie, no, tragedia. Wygnano mnie ze starego obozu za to, że wam pomogłem. Nie należysz już do starego obozu? Zatem witaj w naszej społeczności. Czy to oznacza, że zostanę przyjęty w poczet najemników? Porozmawiaj z Lee. On się tobą zajmie. Ale potem zajrzyj koniecznie do mnie. Kiedy wysyłałeś mnie do magów ognia, wspomniałeś coś o jeszcze jednym. No właśnie. Cóż, miałem nadzieję, że obejdziemy się bez jego pomocy, ale w świetle ostatnich wydarzeń... O kim mówisz? No dobrze, już dobrze. Wiele lat temu... No. Wolałbym wersję skróconą, jeśli łaska. Bądź cierpliwy. Cóż, kiedy tworzyliśmy magiczną barierę, nadzorował nas jeszcze jeden, 13 mag. 13 mag? Według legendy miało was być tylko 12. Niewielu z żyjących pamięta dokładnie wydarzenia tamtych dni, a my, magowie, woleliśmy nie odświeżać im niepotrzebnie pamięci. Ten 13 mag był naszym przywódcą. Oczywiście działo się to jeszcze przed podziałem na kręgi wody i ognia. Tuż po założeniu starego obozu, a wtedy był to jeszcze jedyny obóz w kolonii, ów mag postanowił wieść życie samotnika. Pustelnik tajny ukryty. Jak ma na imię ten 13 mag? Nazywał się Xardas. Xardas. Dzisiaj już tylko garstka Stamten ludzi nickname. Pamięta o jego istnieniu. Ale ci, którzy go znali, nazywali go po prostu nekromantą. Oj, to niezbyt fajna ksywka. Dlaczego opuścił stary obóz? Xardas chciał kontynuować swe badania nad przyzywaniem ożywieńców i istot z innych wymiarów. Nie tylko Gomez zaczął się tym niepokoić. Pozostali magowie również krzywo patrzyli na niego i jego plugawe badania. I co się z nim stało? W odróżnieniu od Gomeza, Xardas nie był rzeźnikiem i wolał uniknąć otwartego konfliktu. Pewnego dnia opuścił obóz. Mm-hmm. Wiesz może, gdzie podziewa się teraz ten 13 mag? Żyje w odosobnieniu, w swej wieży, gdzieś na terytoriach kontrolowanych przez orków. To chyba najdalej wysunięty na południe punkt całej kolonii. A, dobra. No to spróbuję do niego zagadać. Xardasa i poproszę go. Ale o najpierw trzeba się zaopatrzyć w umiejętności przeróżne. A gdyby nawet on nie wiedział, jak nas stąd wydostać, albo nie zechciał nam pomóc. To Gigi. Będzie i zechce. Jest jednak inny problem. Jaki? Mianowicie? Cóż, przez te wszystkie lata kilkakrotnie próbowaliśmy nawiązać z Xardasem jakiś kontakt. Ale wygląda na to, że nie życzy sobie, żeby mu przeszkadzano. Co chcesz przez to powiedzieć? Żaden z wysłanych przez nas posłańców nie wrócił z jego wieży. Ale ja wrócę. Musisz znaleźć jakiś sposób, aby przedrzeć się przez strażników Xardasa. Widzę, że szykuje się nie lada wyprawa. No dobra. Jak mogę przedostać się do Xardasa? Niestety nie mam żadnego pomysłu. Radziłbym ci jednak rozejrzeć się trochę w naszej bibliotece. Może w którejś ze starych ksiąg odnajdziesz jakieś wskazówki co do mocnych i słabych stron istot przywołanych magicznie. W takim razie pójdę rozejrzeć się trochę po bibliotece. Nie obawiaj się, niedługo wrócę. No dobra. Obyś wrócił cały i zdrowy. Super.
Gorn. Witaj! Miałem z tobą pogadać. Diego! Spotkałem Diego i Miltena przed starym obozem. To dobra wiadomość. Mają się spotkać z tobą i z Lesterem w zwykłym miejscu. Dzięki. W dzisiejszych czasach nie ma nic cenniejszego niż kilku oddanych przyjaciół. Jesteś już prawie jednym z nas. Udowodniłeś, że można na tobie polegać. Co zamierzasz robić dalej? Musimy zmienić całą naszą strategię obrony. To trochę potrwa. Okay. Dopóki Lee nie zdoła przeorganizować swoich oddziałów, dołączę do prowizorycznej straży Korda. Przygotowujecie się do kontrataku? Jeszcze ale nie, ale wkrótce na pewno to zrobimy. Gdybyś mnie kiedyś potrzebował, zacznij tutaj i idź w stronę kopalni. Będę tam stał na straży. Teraz. Mam 50 punktów expa, czyli tak, 40 w dwurękę i 10 w akrobację i siemandzio. Jestem po prostu takim rzeźnikiem, że to koniec. Chciałbym dołączyć. Wyrzucono mnie ze starego obozu. Chciałbym do was dołączyć. Nasz obóz wiele ci zawdzięcza. Przydałby mi się ktoś taki jak ty. Zarąbiście. Przejdźmy od razu do rzeczy. Witaj w nowym obozie, najemniku. Let's go. Weź tę zbroję. Dobrze, że mamy cię teraz po naszej stronie. Dobra, broń dwuręczna, 40 punktów. Chciałbym się dowiedzieć czegoś więcej o walce dwuręcznym mieczem. Musisz się nauczyć płynnie przenosić swój środek ciężkości. Trzymaj miecz pionowo. Obie dłonie mocno zaciśnij na rękojeści i przesuń go nieco w bok. Teraz uderz szybko od góry i pozwól klindze powędrować nad twoje ramię. Teraz możesz wyprowadzić szybkie cięcie na prawo. Twój przeciwnik nie będzie miał okazji podejść bliżej. Albo spróbuj wyprowadzić z lewej strony cios do przodu, aby odrzucić rywala do tyłu. Teraz obrót, żeby kolejny cios nabrał odpowiedniej mocy. Przy odrobinie szczęścia wróg nie przeżyje tego uderzenia. A jeśli i to nie wystarczy, wykorzystaj resztę siły zamachowej, by ponownie unieść miecz do góry. Po skończonym ataku wykonaj zasłonę i wypatruj luki w obronie przeciwnika. Kluczem do sukcesu jest ciągła zmiana pozycji i umiejętne wykorzystanie bezwładności broni. Okej, okay, a lepsza zbroja? Przydałaby mi się lepsza zbroja. Najpierw musisz sobie na nią... Okej, okay. Pancerz najemnika... O... Chciałbym dostać ciężką zbroję. Let's Ten go. Pancerz to prawdziwe dzieło. Dobra, mam ciężki pancerz. Dobra, teraz tak, do Bastera po akrobację. O! Wiesz co, poruszasz się tak jakoś sztywno. Mógłbym ci pomóc. No dobra, to pomóż. Mogę ci pokazać, jak należy balansować ciałem. Nauczę cię akrobatki. No i git. 10 punktów. Po kilku lekcjach nauczysz się skakać na większe odległości. Pokażę ci, w jaki sposób można złagodzić efekt upadku z dużej wysokości. Tylko nie myśl sobie, że będziesz mógł skakać Bóg wie skąd. Akrobatyka przyda ci się również w trakcie walki. Pokażę ci, jak bardzo szybko zmniejszyć lub zwiększyć odległość dzielącą cię od przeciwnika. Powodzenia! Dobra, siema. Wow! Fajne! Ja mam pytanko. Jestem w stanie gdzieś lepszy miecz znaleźć? Jakiś taki z***y? Bo ten bije 48. Pokonaj Lee i masz topór? Nuda. Co mnie bijesz? Zejdź mi z drogi. Dobra, dzięki Lee. Git. I teraz można wrócić? Jeszcze tego pożałujesz. Znowu szukasz kłopotów? Chciałbym cię przeprosić. Dobra, cześć. Załóż topór i podejdź do niego. A, no dobra. Topór, pyk. 105? Brakuje mi 3 punkty siły, żeby to nosić. Jezu, 7000 expo, dużo. Nie ma jakichś potek, co mi zwiększą te? Ty, ale fall damage też zmniejszony, nie? Przez te przewroty, jak nic. Poszukuję magicznych... Siła pierścień, bum. I oddam ci ten zręcznościowy. I masz trochę kaski do tego. Bum, bum, przyjmij. Siema, cześć, dzięki, hej. Dobra, zrobione. Pyk. Teraz robisz, tak. Cyk. Robisz sobie... A, 3 punkty siły, czyli trzeba to ubrać. Jasne. Punkty życia out. Siła boom. Teraz topór. Jest. Okej. Okay. F5. A jak szybko bije nim? A no właśnie. Ty, szczerze, dość szybko. Mam podejść do Lee z jego toporem. Coś czuję, że mi wypierdoli. Kiedyś takie sprawy... Znowu szukasz kłopotów? Nie, no nic nie robi. Masz chyba, ktoś musi ci wreszcie Oho. Dać po łapach. Oho, chciałby odzyskać chyba swój toporek. Jaki jest plan? Xardas Nekromanta. Ja muszę iść do biblioteki, dowiedzieć się, o co chodzi z mistycznymi stworzeniami. W bibliotece magów wody znajdują się zapiski. No dobra.
Arcanum Gollum. Tylko ktoś, kto chociaż raz stawił czoła ucieleśnieniu żywiołów, jakim jest golem, zrozumie lęk i respekt, jaki istoty te budzą wśród najmężniejszych, wśród nawet podróżników. Kamienny golem. Łuk nie jest w stanie wyrządzić im poważnej krzywdy. Ciosy wojennego młota. Jest jakaś następna strona? Nie. Wiele badań. Każdy żywioł swojej najczystej... Aha. Naturalne manifestacje. Lodowy golem. Musi baczyć na lodowaty dech. Zwyczajna broń ześlizguje się. Ognisty golem. Parzący dotyk, niszczycielska siła. Akurat to takie intuicyjne. Podatne na zaklęcia, błyskawic i zimna. No, ale nie będę czarów rzucał, no chyba cię pogięło. I Xardas jest na samym dole, tak? Na samym południu. Ty, to nie jest to, gdzie ja szedłem i się wywalałem co chwilę? Tak? Ale będzie śmiesznie. Kupić czary? No mogę kupić na wszelki, ale wolałbym nie używać. Czy muszę? Raczej muszę. Dobra, to dla wygody sobie kupimy. Handel? Poszukuję magicznych ksiąg. Ja będę mógł to skastować w ogóle? Sopel lodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, weźmy sobie 15. Ognisty pocisk, weźmy sobie też 15. I grom weźmy sobie też. Dobra. Młot Kowalski. Dawaj mi to. Mówił najbardziej wysunięty na południe punkt, a to nie jest tak nawet. Sterowanie po 20 godzinach dalej jest zagadką dla mnie, to jest z**iste. Po co ja mogę bić w zasadzie? Ty, ale łatwiutki! Siemandzio! Dobra. Serce kamiennego golema. Dobra, dzięki. Oj, to jest lodowy. Ognisty pocisk. A mogę się ruszyć? Czy już nie? Czy to jest już GG? W sumie nie wiem. Dawaj go. Trzy. Ten z piorunami chyba był, nie? Mam go? Dobra, mam go. W sumie to te golemy były łatwiejsze od niektórych encounterów z orkami. Powiem szczerze. Co to jest? Zaraz, kto? Kto to powiedział? To ty? Jak się dostałeś do mojej głowy? Czym jesteś? Sługą swego pana? Wyglądasz mi raczej na stwora z piekła rodem. Mam być cicho? Czy imię twego pana nie brzmi przypadkiem Xardas? Aha, więc imiona nie są istotne. W porządku. Załóżmy, że to jest wieża Xardasa. Domagam się widzenia z twoim panem. Ja? Niegodny? Jaki znowu sprawdzian? A, rozumiem. Ktokolwiek zechce rozmawiać z twoim panem, musi najpierw udowodnić, że jest tego godzien. Zaraz, co mówiłeś? Dowód? Zwycięstwa ale nad mam czym? To. Zwycięstwa to. Nad żywiołami? Kamień? Lód? Ogień? Dokładnie to zrobiłem. Oto serce golema kamiennego. Oto serce kamiennego golema. Co? A tak, godnego dowodu. Brakuje? Brakuje jeszcze dwóch? No to proszę bardzo. Czy to serce lodowego golema jest wystarczającym dowodem? Podwójne? Drugi dowód? Potrzeba jeszcze jednego? Może być to serce ognistego golema? Perfekcja? Jestem gotowy? W takim razie domagam się widzenia z twoim panem. Kolejny dowód? Jaki znowu dowód? Runa? Runa dla mnie? Cóż, w takim razie przyjmuję tę runę teleportacji jako dowód tego, że okazałem się godny. Cóż za dialog? Śmiertelny? Kto? Ja? Dobrze, już idę. No i git. Dostałem runę do nekromanty. 5. Xardasie? Xardas! Ktoś mnie przeszkadzać mi w moich studiach! Oho. Nazywam się... Nie interesuje mnie twoje imię. To nieistotne. Liczy się tylko to, że jesteś pierwszą osobą od wielu lat, której udało się rozwiązać zagadkę golemu. Ale to banalne było. Bez podpowiedzi bym to rozwiązał.
W sensie bez książek. Czy ktoś jeszcze tu zaglądał? Bardzo rzadko. Zwykle szybko zaczynali mnie irytować i nasyłałem na nich którąś z moich magicznych istot. Wolisz wieść żywot samotnika, czyż nie? Przysyła mnie Saturas. Potrzebujemy twojej pomocy. Magowie wody zamierzają zrobić użytek ze swojego kopca rudy. Detonacja wielkiej góry nie jest żadnym rozwiązaniem. Jak to? Nie jest? Nie! Wszyscy magowie ognia zginęli. Gomez kazał ich zamordować. Nie powiem, żebym był szczególnie zaskoczony. Oho. Tym durnym barbarzyńcom z zamku, z Gomezem na czele, nigdy nie można było ufać. Pomagając Gomezowi w objęciu władzy, Koristo i inni sami kopali sobie grób. Ajajaj. Zbratałem się z niedobrymi ludźmi. Tak zwany Śniący okazał się ponoć potężnym demonem zagłady. Przekonało się o tym bractwo z obozu na bagnie. Magowie wody uważają teraz, że cała kolonia znalazła się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Stoimy przed poważniejszym zagrożeniem niż ktokolwiek wewnątrz bariery jest w stanie sobie wyobrazić. Czyli? Jeśli detonacja kopca rudy nie wystarczy, by zażegnać niebezpieczeństwo... Zapomnij o tym całym kopcu. Jego potęga nie wystarczy, by przełamać barierę. Aha. Gdyby Koristo i Saturas nie tracili cennego czasu na te swoje dziecinne spory... Sarda wszystko wie, ale ma bekę z nich, że są głupi. Co należy zrobić? A co twoim zdaniem należy zrobić? Żaden z 12 magów nie zadał sobie trudu, by zbadać, z jakich przyczyn bariera wymknęła się spod kontroli, ani dlaczego przybrała tak ogromne rozmiary. A ty wiesz? A ty wiesz, co się stało, tak? Cóż, jedno jest pewne. Odpowiedź spoczywa ukryta głęboko pod miastem orków. Miastem orków? Orkowie to nie zwierzęta, choć wielu ludzi tak właśnie myśli. Ich kultura dorównuje wiekiem naszej. Aha. Wiele stuleci temu 5 orkowych szamanów przywołało do tego świata potężnego demona, który miał im pomóc zdominować pozostałe klany. Śniący! Ten demon to Śniący, prawda? Orkowie nadali mu to imię dużo później, ale nie powiem ci, dlaczego wybrali tę nazwę, ani dlaczego tak bardzo się go teraz boją. Dlaczego nie? Dlaczego nie? Myślę, że możesz być... Nie, aby mnie przekonać, musisz wykonać jeszcze jedno zadanie. Jakie zadanie? Słuchaj uważnie. Orkowie wygnali z miasta jednego ze swoich szamanów. No. Dlaczego? Dlaczego? Umierający ork, którego kazałem przesłuchać moim demonom, nie był w stanie odpowiedzieć mi na to pytanie. Co ten szaman ma wspólnego z moim zadaniem? On opowie ci resztę historii związanej ze Śniącym. Obawiam się, że ork nie będzie zbyt chętny do zwierzeń w mojej obecności. Chcesz, żebym ci pomógł, czy nie? Tak, ale... Więc nigdy więcej nie kwestionuj tego, co mówię. Stary dziad. Znajdź tego szamana. Nie pała miłością do swych braci z miasta orków, więc może zgodzi się ciebie wysłuchać, zanim zamieni cię żywą pochodnię. Bardzo pocieszające. Gdzie znajdę tego wygnanego szamana? Idź do starej cytadeli na wschodzie. Na pewno trafisz. Znajduje się na szczycie wysokiej góry. Widać ją już z daleka. I mogę tak po prostu do niej wejść? Mówią na nią stara cytadela, choć tak naprawdę to tylko sterta kamieni. Od wielu dziesięcioleci nikt tam nie zagląda. Porozmawiam z tym szamanem. Mój sługa dał ci już magiczną runę uaktywniającą pentagram piętro niżej. W ten sposób będziesz mógł wrócić do mnie natychmiast po wykonaniu zadania. No dobra. Ty, jemu chodzi o to, co ja byłem tam i był troll? To jest to, czy nie? Nie? To co? O co mu chodzi? O! Szaman! No jest! Siema, Urszak. Podziękować, obcy, zły orkowie, chcieli mnie zabić. Nie ma problemu. Brat, dzisiaj wróg. Kim jesteś? Kim jesteś? Jestem Urszak. Urszak. Jestem syn ducha. Ludzie mówią szaman. Skąd nauczyłeś się naszego języka? Urszak, niewolnik ludzi z kopalni. A, rozumiem. Uciec. Widziałem kilku takich. To wiele zim temu. Byłeś niewolnikiem w kopalni? A w której? Kopalnia pod wioską w kotle.
Dlaczego twoi bracia walczą z tobą? Urszak w niełasce. Nie wierzyć w Kruszak. Kruszak jest zły demon. No, też nie lubię Kiszaka. Straszny jest. Kruszak? Co to takiego? Ludzie mówią spać. Masz na myśli śniącego? Tak. Ludzie mówią śniący. Co wiesz o śniącym? Było pięciu braci. Dużo zim temu. Mhm. Oni sen ducha. Jak szamani. Masz na myśli pięciu szamanów? Wezwali Kruszak. Chcieli pokonać zły klan. Aha. Pięciu braci zbudowało świątynia dla Kruszak. Pod ziemią. Podziemna świątynia śniącego? Zapewne to miał na myśli Xardas, mówiąc, że wejście znajduje się w mieście orków. A, sprytne. Co się stało w podziemnej świątyni? Bracia dali serca dla Kruszak, ale Kruszak zły. Rzucił klątwę na wszystkich, co budowali mu dom. Bracia bez serc i żyją, i nie. Tak i tak. Kruszak ma serca braci. Serce da mu moc. Co stało się z budowniczymi, którzy wznieśli świątynię śniącego? Wszyscy przeklęci. Wszyscy. Żywi i martwi. Tak i tak. Giga klątwa. Jezu, te ptaki to jest najgorsza rzecz w całym tym gotiku, jak gadasz i dialogi próbujesz zrozumieć. Świątynię. Dziś bracia modlą się do Kruszak. Kruszak dostaje ofiary, żeby nie był zły. Urszak myśli, że ofiary niedobre. Powiedział, że Kruszak zły. Bracia nie chcą słuchać. Mówią, Urszak iść. Bić Urszak. Muszę się dostać do tej podziemnej świątyni. Możesz mnie tam zaprowadzić? Urszak, dziękuję, obcy. Obcy uratował Urszak. No. Ale wejście do świątyni jest w domu. Urszak nie może tam iść. Aha, rozumiem. Miasto orków. Obawiasz się, że twoi pobratymcy nie wpuszczą cię do miasta. Mm-hmm. Możesz zaznaczyć na mojej mapie położenie waszego miasta? No i super. Dom Urszaka tam, gdzie mapa pusta. Ha, wiadomo. Obcy da mapę. Urszak skończy mapę. Ten, co rysuje. Całą mi po was gra i nic nie będę miał zaraz. Nie lada z ciebie kartograf. Dzięki. Trudno. Spróbuję się jakoś przebić do wejścia. Bracia w domu bardzo silni. Bracia bardzo. No dobra, czyli fest dużo orków. Obcy nie iść. Dużo wojowników. Obcy zabity. Nie mam rady. Syn ducha w domu. Spalić obcy. Zabić. Dam radę z szamanami, spokojnie. Dobrze, już dobrze. Ale muszę się jakoś dostać do tej świątyni. Urszak wie jak. Obcy weźmie Ulumulu. Ulumulu? A co to takiego? Znak przyjaźni. Ulumulu. Bracia uszanują. Obcy weźmie Ulumulu, to obcy nie zginie. Okej. Okay. A gdzie znajdę Ulumulu? Gdzie mogę znaleźć to Ulumulu? Obcy znajdzie przyjaciel Urszak. Przyjaciel Urszak da Ulumulu. Obcy weźmie Ulumulu i nie zginie. Czekam na Kers. W porządku, rozumiem, o co ci chodzi. Tylko gdzie ja znajdę tego twojego przyjaciela? Przyjaciel Urszak w kopalni. On został chory. Nie uciekł. Byłeś przetrzymywany w starej kopalni? Urszak nie rozumie. Byłeś niewolnikiem w opuszczonej kopalni? Urszak nie zna słowo. Byłeś więźniem w wolnej kopalni? Urszak niewolnik w kopalni. W kocioł. Urszak słyszał, jak ludzie mówili. Dziękuję za pomoc. Urszak dziękuję, obcy. Obcy uratował Urszak. Obcy teraz przyjaciel Urszak. Przyjaciel weźmie talizman Urszak. Talizman ochroni przed oddechem smoka. Urszak nie może iść do domu,
Uszak zostanie tu. Przyjaciel przyjdzie, jak pomoc potrzebna. Kto wie, może kiedyś skorzystam z twojej oferty. Jak się masz, przyjacielu? Uszak zdrowy. No Uszak i dobrze. Uszak potrzebuje ulumulu dla siebie. Może z ulumulu Urszak pójdzie do... Dobra, pogadaliśmy sobie z Urszakiem i on powiedział ulumulu, głupiciulu. I teraz idziemy... Poczekaj, mapę. On mi narysował. Aha, ty no kartograf, jak się patrzy, nie? Dorysował mi wszystko. I co, i to jest tam na lewo? Ten, na południowy zachód? Do nowego obozu i tak jak do Korda się szło. Co ty w ogóle mi mówisz? A, do Xardasa najpierw, bez kitu. Rozmawiałem z szamanem orków. Świetnie. Czego się dowiedziałeś? Wszystkiego. Pięciu szamanów, którzy przywołali śniącego, wybudowało dla niego podziemną świątynię. Wejście do niej znajduje się w mieście orków. Zgadza się. Tak jest! Aby pokazać wdzięczność, śniący wyrwał ich serce i skazał ich oraz wszystkich, którzy pracowali przy budowie, na wieczne potępienie, zamieniając ich w ożywieńców. Doskonale, doskonale. Ale ten Xardas jest creepy, jak tak patrzę na niego z bliska. Próbowali przebłagać demona, składając mu ofiary. Znalazłeś sposób na dostanie się do świątyni? Tak, jest pewien ork, który... Żadnych szczegółów. Udaj się do podziemnej świątyni. Tam znajdziesz jedyny sposób na zniszczenie bariery. Aha. Nic nie rozumiem. Poprosiłeś mnie o pomoc w zniszczeniu bariery, tak czy nie? Tak, ale... Więc idź. Zmarnowano już dość czasu. Idź do podziemnej świątyni, tam znajdziesz Czekaj, pomoc? Odpowiedź. A w sumie Xardas... Ja robię wszystko za niego, nie? On mi tylko powiedział, żebym szedł do orka, ale resztę to ja robię. To nieźle, kurde, Xardas. Fajny z ciebie debil. Fajny z ciebie idiotani. Rozmawiałeś z Xardasem? No wiesz. No wiesz. Wiesz? Co wiesz? To nie jest tak, jak myślisz. Jak to? Xardas musi nam pomóc w zdetonowaniu kopca rudy. Kopiec jest... jest już bardzo duży. Znajdź Xardasa. On musi nam pomóc. Witaj. Nefarius powiedział, że mogę już założyć szatę maga wody. Zatem witaj w naszej społeczności. Czy to oznacza, że należy teraz do... O co tu chodzi? O co tu chodzi? Nie wiem, co on ma za dialogi w ogóle teraz, takie totalnie losowe. Czekałeś? Jak to? Gorn prosił mnie, żebym cię do niego przysłał, gdy tylko się zjawisz. O co chodzi? Ma plan, jak odzyskać zajętą kopalnię. Ale po Czy wciąż pilnuje wejścia do kopalni? Tak. Proszę, zajrzyj do niego możliwie jak najszybciej. To do Gorna. No to idziemy do Gorna, do kopalni. Bo Urszak powiedział, że robić ulumulu ork wolna kopalnia, a wolna kopalnia być odbita, więc trzeba odbić z powrotem. No... Przybywasz w samą porę. Przygotowujemy się do kontruderzenia. Mhm. Na początek spróbujemy odbić wolną kopalnię. Nie ma sprawy. Czekaj, ty chcesz ją we czterech odbić? Zamierzacie ją zdobyć we czterech? A gdzie są wszyscy najemnicy? Uderzenie od frontu nie ma szans powodzenia. Ludzie Gomeza za dobrze się okopali. Spróbujemy zaatakować po cichu, zabijając jednego strażnika po drugim. No. Może się uda. Lee kazał mi przekazać ci wiadomość. Jako jeden z naszych najlepszych najemników zostałeś wyznaczony do udziału w tej misji. Nice. Pójdę z tobą. Razem może się nam udać. No to co? Na początek, a co zamierzacie robić później? Dlaczego właśnie ja? Dlaczego właśnie ja? Wielokrotnie udowodniłeś, że jesteś silnym i przebiegłym wojownikiem. Poza tym znasz stary obóz i jego strażników lepiej niż ktokolwiek z nas. Nie, żeby to się miało przydać, nie? Kogoś lepszego niż ty. No dobra. Czemu nie? Czemu nie? I tak muszę dostać się do kopalni. Nieważne, dlaczego to robisz. Cieszę się, że jesteś z nami. Weź ten klucz. Otwiera stróżówkę przy wejściu do kopalni. Dobrze. Na początek? A co zamierzacie robić później? Jak tylko odbijemy kopalnię, spróbujemy odnaleźć ścieżkę, którą przyszli ludzie Gomeza. Kiedy ustawimy przy niej straż, będziemy bezpieczni. Rozumiem. Czy wierzę w Boga? Nie. Wierzę w śniącego. Prawie zapomniałem. Co? Wilk chce z tobą koniecznie porozmawiać, zanim ruszymy do kopalni. No co on chce? Dobra, to idę do niego. Więc lepiej do niego zajrzę. W porządku. Zaczekam na ciebie tutaj. Urszak! Chciałeś gadać. Gorn powiedział, że chcesz ze mną pilnie porozmawiać. Dobrze, że zdążyłeś zajrzeć do mnie przed wymarszem. Przed jakim wymarszem? Przed waszym wymarszem do niezupełnie wolnej kopalni. No i co? O co chodzi? Mam pomysł na zupełnie nowy rodzaj pancerza. Czyżby? A cóż to za pomysł?
Pancerze pełzaczy są niezwykle twarde, znacznie trwalsze niż choćby stal. Oczywiście nie mam tu na myśli tych wychudzonych osobników, które nawiedzały zawaloną kopalnię Gomeza. O nie, one nie wystarczą. W naszej kopalni żyją prawdziwe pełzacze. Większe, silniejsze i jeszcze bardziej wredne. Pancerz tych bestii jest niemal nie do przebicia. Gdybyś mógł mi przynieść kilka płytek z ich pancerzy, mógłbym z nich poskładać nie lada zbroję. No i cudnie. W jaki sposób mam oddzielić te płytki od zwłok pełzaczy? To proste. Płytki na grzbiecie przymocowane są tylko przy krawędziach. Wystarczy wziąć ostry nóż i ciąć wzdłuż przerywanej linii. W porządku. Postaram się przynieść ci kilka płytek z pancerzy pełzaczy. I o to właśnie chodzi. Fajnie się tak roluje. No w sumie zrobię tego questa przy okazji, jakby nie patrzeć. Po prostu sobie zabiję tych pełzaczy i cześć. Witaj! Witaj! Ruszajmy. Ruszamy do kopalni. Pora przepędzić stamtąd ludzi Gomeza. Idź przodem, pójdę za tobą. Ktoś pisał, mentalnie się przygotuj. Nie wiem, o co chodzi, ale spokojnie. Totalne oro robimy. I zero żadnych negatywnych emocji w tym queście. O, cześć. Powiedz, jakim cudem tutaj się znalazłeś? Zaczekaj. Widzisz te wszystkie ciała? Widzę. Idź do wejścia do kopalni. Ja zaczekam tutaj i przypilnuję, żeby ktoś lub coś nie zaszło. Ale jesteś nas od tyłu. Pipką, Gorn. Kiedy już zejdziesz cykasz na dół, zejść na pójdę dół. Za tobą. Cykasz się giga i chcesz, żebym ci trasę wyczyścił. No, czuć to po tobie. Tak pachnie, kurde, strachliwe główienko w majtasach. Okradaj ciała? Nie, no wy jesteście psychiczni, nie? Ale dobra, robimy to. Plądrujemy, to by się już nie przyda. Patrzcie państwo, toż to nasz arcystrajca. Ty Gdybyś nie zadawał się z tymi fajtłapami, mógłbyś nadal być jednym. Ej, zapłaciłem dyszkę Bladwinowi, może się dogadamy jakoś. Okazję. Posunęliście się za daleko. Atak na kopalnię był poważnym błędem. Ale wygląda na to, że się udało, a tobie już nic do tego. Dalej, chłopcy, wykończmy go. Trzech na jednego? Naprawdę, chłopy? Biegnij, wracaj do mamusi. Chyba twojej, O! Jednego mniej! Co tam, panowie? Co? Ojejej! No i wbijamy do kopalni. Idziesz, Gorn? Jesteś! Jazda! Ja p***le łucznicy. No i to będzie przypał. Idę najpierw łuczników załatwić. Dobrze. Dobrze. Ucieczka. Oj, jednak nie. Dobra. Teraz tu, teraz tu. I teraz tu, tu. I dupa. I si, dobra. Taka ciekawostka, no. Dobra, czyli najpierw idziemy na tyły. A on w ogóle... O ku... On spada w dół i masz problem. Haha. Co ciekawie zrobione w sumie. Dobra. Dobić tego. Ej, ziomek. Spokojnie. Ty, zrobiłem to chyba. Chyba to mamy. I to miało być to irytujące mentalnie coś? To dopiero początek? A no chyba, że... Prawie mnie zabił. Mocny jegomość. Chcesz pogadać? Witaj! Witaj. Znowu szukasz kłopotów? Co? Otrzymuj pozycję. Otrzymuj pozycję. Spróbuję się trochę rozejrzeć. Dobra. Zaczekam przy wejściu do kopalni. Chodź ze mną. Dobra. Komendę mu można wydawać, ale fajnie. Ja płytki z pełzaczy biorę. O jajku. Ty, żyje. Ale numer. Dlatego to się nie spodziewałem. Powiem szczerze. I teraz tak, łuski. I co teraz? Wskakujemy dalej? Kurde, czekaj, jakąś pochodnię może? Albo czar światła? Okej. Góra. Okej, nieważne. Nie wnikam. Ork niewolnik. On chyba jest git, nie? On jest gitem? Darrok chcieć pomocy.
Tarrok ranny. Już pomagać, Tarrok. Jesteś przyjacielem Urszaka, tego szamana? Urszak niewolnik. Jak Tarrok. Mhm. Urszak uciec. Dawno, dawno temu. Twój przyjaciel powiedział mi, że mógłbyś dla mnie zrobić ulu-mulu. Tarrok bardzo słaby. Nie ma lek. O nie. Tarrok umierać. Ja pomóc, Tarrok. Przynieść lek. Wtedy Tarrok pomóc. Pewnie. Ale... No dobra. Co się stało? Co się tu stało? Tarrok tu złapany przez niebieski żołnierze. Nagle czerwony walić żołnierze niebieskich, wszędzie. Nie? Czerwony żołnierze zabijać. Wszystko. Tarrok uciec tu. Czerwony żołnierze nie tu. Oni boją Gaszluk. Ty Gaszluk? Pomóc. Tarrok boi. Ja już pomóc dla Tarrok, ale nie wiem jak... Co to Gaszluk? Co to jest Gaszluk? Duży zwierz. Dużo nóg ma. Gaszluk groźny. Zjadać ork. Zjadać człowiek. Ach, masz na myśli pełzacze. A. Jakiś maderow pełzacz. Muszę już iść. Obcy wrócić znowu. Dobrze. Ja pójść po lek dla Tarrok. Tarrok wziąć lek, Tarrok zdrów być znów. I ulu-mulu skraftować. Pam, 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 pam. I wiesz, ktoś ci mówi tak. Odpal muzyczkę. Ten ambient w kopalni tak oddaje. O nie, czerwoni. O nie! Ale oni już strzelają do mnie. Dobra, poszukiwania trwają. O, nowa jaskinia, znaczy nowa część. Dzień dobry. Dziękuję, Henok, za Prima. Gorzki chleb. Nie. Nie to. Dar od bogów. To to? Lekarstwo orków. Znalazłem sam, w sumie. Co mogę dla ciebie zrobić? A to już wiem, co. Co mogę dla ciebie zrobić? Gaszluk. Mam lekarstwo, proszę. Proszę, znalazłem twoje Let's lekarstwo. Let's go! Obcy nie jak inni ludzie. Obcy dobry. Ja dobry. Tarrok, dziękować. Nie ma problemować. Możesz już zrobić dla mnie ulu-mulu? Obcy pomóc, Tarrok. Teraz Tarrok pomóc obcy. Obcy potrzebować Grotak. Kastak. A? Dłaszkar i Ord Antak. Co? Obcy przynieść. Tarrok zrobić. Ja nie wiedzieć, co znaczyć. Co to Co to jest Krotak? Krotak. Być język ognia. Język smoka. Aha. Potrafisz porozumiewać się w naszym języku? Tarrok u ludzi długi czas. Tarrok dobrze słuchać. Gdzie mogę znaleźć smoka? Gdzie mogę znaleźć takiego smoka? Smok mieszka w domu Tarroka. Obcy musi szukać. Aha. Smok mieszka też na piasku, przy morzu. Okej, okay, a Kastak? Co to jest Kastak? Być róg cieniostwu. A, róg to chyba mogę nóż, mieć. Twardy jak kamień. Gdzie mogę znaleźć tego cieniostwora? On w lesie albo w jaskini. Nie lubi słońce. Bardzo zły. Obcy uważać. Dwachkar? A cóż to takiego? Ząb błotnego węża. O Jezu. Jak wąż ugryźć, nikt nie móc uciec. Gdzie mogę znaleźć te błotne węże? No ja wiem, za bagienkami. Wąż błotny w obóz ludzi. Obóz na bagnie to jest. Co to jest Ord Antak? Być ząb wielki troll. Robić duża dziura w ofiarach. Duża dziura. Gdzie mogę znaleźć trolle? Troll siedzieć w góry. Troll lubi dużo miejsca. Obcy szukać w górach na północ. Ale uważać na trolla łapy. Troll walnąć. Obcy spaść w dół. Muszę już iść. Obcy wrócić znowu. O Boże, czy to jest kolejny quest typu biegaj po całej mapie? Jezusku. Let's go! Stary, to się dopiero nazywa trudna walka. No. Nie spodziewałem się, że strażnicy Gomeza będą stawiali tak zaciekły opór. Grunt, że kopalnia znowu jest w naszych rękach. Zostanę tutaj i dopilnuję, żeby tak już zostało. No i super. Co słychać? Na razie cicho. W wolnej kopalni nic się nie rusza.
Lee, popuki... Stary, nic nie zrobiłeś, tak ci powiem. Cześć. Do zobaczenia. Siemo. Zebrałem mnóstwo płytek. Zebrałem mnóstwo płytek z pancerzy pełzaczy. Fantastycznie! Natychmiast zabieram się do roboty. Jak długo to zajmie? Nie mam pojęcia. To coś zupełnie nowego. Jeszcze nigdy czegoś takiego nie robiłem. Będziesz musiał zaglądać do mnie od czasu do czasu. Spoko. Jak idzie z pancerzem? Jak postępują prace nad nowym pancerzem? To zajmie dłużej niż myślę. No, okay. Daj mi jeszcze trochę czasu. Dobra. Idę robić różne rzeczy. O kur... No powiem tak, problematyczne. On odejdzie w pewnym momencie i będzie przypał. Dobra, mam go, nara, siema, cześć. Dawaj dropa! Mamy kieł trolla, dwie sztuki, starczy? Ta, dobra. Gdzie teraz biegniemy? Gdzie biegniemy? Gdzie biegniemy? Gdzie biegniemy? Jaszczur? Dobra. A jaszczury, chodzi o te zwykłe moby? Nie takie czerwone? Oj, tego to nie widziałem chyba nigdy. Po drodze na bagna. Biegnij prosto? No biegnę cały czas przed siebie. Cieniostwór, kieł, róg, pyk, 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 mięsko, siema, pyk, F5. Dwa itemy z, nie wiem, z ilu, z 20. Fajnie, lecimy dalej. Cel namierzony. Przeprowadzam atak. Witam. Dobrze, że zapisałem. Najpierw ciebie zabiję, bo mnie na plecy załadowałeś. Wejdź do wody. No, do do wody se wchodzą. Patrz to, patrz. Patrz, co się dzieje. Zobacz. Witam cię. No chodź. Lecimy dalej jeszcze. Dawaj. Co tam? Jak tam do wody włazisz? Pro player gothic. Dobra, pyk, cyk, myk, dobra, pyk, F5, siema, zapis, pyk, drugi zapis, pyk, cyk, pyk, siema, o tak, dobra, zaraz no hit. Dobra, pyk. Czy to jest wszystko, guys? Ta? Dobra. I teraz co robię? Idę do kopalni, a żeby się dostać najłatwiej do kopalni, to potrzebuję gdzie się dostać? Do tego, nowego obozu i pójść se na tyły, nie? Chyba. Czwóreczka, Ctrl W. Siema, F5, zapisik numer milion, okej. Okay. Cześć, masz zbroję? Jak postępują prace? To zajmie... No dobra, no to niech ci zajmie, nie? Mam już wszystkie przedmioty potrzebne do sporządzenia Ulumulu. Mamy to! Chcę być silny wojownik, dać rzeczy, dar rok zrobić Ulumulu. Gotowe. Obcy nosić Ulumulu, być dumny. Dar rok teraz spać. Dobranoc dla Tarok. Obra. 10 koła expo dostałem za to, no. No i co? I teraz możemy iść chyba do tego miasta orków? Mamy to. Masz przy sobie ciekawą ozdóbkę. Orkowa, prawda? Tak jest. To od tego niewolnika z kopalni? Mhm. To orkowy symbol przyjaźni. Przy jego pomocy zamierzam dostać się do miasta orków. Oby tylko orkowie uszanowali to... coś. Ulumulu. Co słychać? Na razie cicho. W wolnej kopalni... Dobra, okej. Okay. Do zobaczenia. Ło kurde, mamy to! Dobra! I kolejny rozdział historii się właśnie zakończył.